Szczerze, to jest taka sama, jaka była w porządku wojny światowej w naszej stolicy, to ta paralela, że mi to był współpracja, jest to obrazek z kolorowego ekranu, jest to coś, co nas mówi jako społeczeństwo, mówi jako Europejczycy, dużo mniej wolny niż to, co się działo na całym kontynencie. I to jest ta rzeczywistość, która spowodowała, że tam ludzie do pokoleniowo myśli w ciągu tych 25 lat nie tyle wykorzystali, ile przyjęli i jesteśmy w stosunku do obecnej sytuacji bez błędu. No i kolejny temat, drodzy Państwo. Dziś w Warszawie odbywają się spotkania z udziałem m.in. szefów MSZ z 16 krajów Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej oraz szefowej dyplomacji Unii Europejskiej Federiki Mogherini. Tutaj na zaproszenie Polski do Warszawy przyjechali przedstawiciele państw Grupy Wyszehradzkiej, które aspirują też do członkostwa w Unii Europejskiej, czyli Czarnogóra, Serbia, Macedonia, Albania, Bośnia, Hercegowina, Kosowo. I ciekawa rzecz, że tematami rozmów mają być wyzwania, jakie stoją przed Unią i jej sąsiadami z Południowego Wschodu, m.in. w dziedzinie bezpieczeństwa, takie jak nielegalne migracje, przestępczość zorganizowana, radykalizacja, terroryzm oraz zagrożenia hybrydowe. Tutaj naszym gościem, komentatorem jest pan dr Łukasz Kister, specjalista spraw bezpieczeństwa i antyterroryzmu. Witam serdecznie, panie doktorze. Cześć Boże, i na początek, no myślę, to nie jest zdziwienie, ale trzeba powiedzieć szczerze, że Polska zaczyna tutaj odgrywać bardzo ważną rolę w tych tematach bezpieczeństwa, skoro organizuje takie spotkania, no i jest takim pewnym patronem tychże zagadnień, prawda? Sytuacja, jaka się wydarzyła. Niewątpliwie Polska stała się komunistyczny generał liderem, ale nie liderem, który przewodzi, nie liderem, który wyznacza jakieś takie pełne bardzo twarde warunki, kieruje kogokolwiek w naszej części Europy, ale Polska stała się liderem całej Europy, jeśli chodzi o podejście do bezpieczeństwa, jeśli chodzi o właściwe rozpoznawanie zagrożeń, prodemokratyczne reformy i nawet udzielić tej znaczącej pomocy w skali Unii Europejskiej. Przecież to by niewiele kosztowało, ale myślę, że społeczeństwa byłoby czymś niesłychanie. Jak bardzo Polska jest świadoma, jak świadomie wskazuje na kryzys, jak świadomie i wprost nadmiernej politycznej poprawności identyfikuje zagrożenia, nazywa te zagrożenia i nie boi się wskazywać sposobów ich minimalizacji, przeciwstawiania się tym ryzykom, które dzisiaj są kluczowe dla Europy, a więc terroryzm, imigranci nielegalni i zagrożenia ze strony Federacji Rosyjskiej. To skutkuje tym, że wszyscy chcą przyjechać do Warszawy. Ci, którzy najbardziej liczą się właśnie tymi zagrożeniami, o których wspomniałem, przyjechali do Warszawy. Proszę zwrócić uwagę, brak takich krajów jak Niemcy, Belgia, Francja, to dowód na to, że jako kanclerz, to może się okazać, że takim bastionem tej Europy, tego układu, do którego przywykliśmy w ostatnich 10 latach. Także nie ukrywają stale kontynuacji sytuacji. Natomiast rozumieją to te kraje, które są krajami najbardziej zagrożonymi nielegalną migracją, terroryzmem, handlem ludzi, handlem narkotykami, a więc Bałkany. To jest przykład właściwego podejścia, zrozumienia tej roli Polski. Tego, żeby Stany Zjednoczone pod przywództwem Donalda Trumpa kogoś, kto może nie tyle pokierować Europą i jej bezpieczeństwem, ale kto może być koordynatorem tych działań. Tutaj jeszcze Jak bardzo ważna była zmiana polskiej polityki bezpieczeństwa.
No właśnie, jeszcze takie wśród tych zagrożeń rozumiemy terroryzm, oczywiście radykalizacja, nielegalne migracje, ale też się te dwa też tutaj takie podmioty, przestępczość zorganizowana, czyli no muszą być mafie, prawda? Wszelkiego rodzaju i zagrożenia hybrydowe, jak je rozumieć? Zaniechali myśli planowania budowy europejskiego własnego systemu tradycyjnego postrzegania mafii. Czy zdania nie jest Panu bliżej taka instytucja, która istnieje, Europejska Agencja Obrony? Czyli wbrew opinii o powszechnym, że Polska jest izolowana,
Europie. Tak jest. I pan wieloletni przewodniczący komisarz europejska, zachowywał się zawsze bardzo, nazwijmy to, kulturalnie, po to, że nie reprezentował praktycznie żadnego stanowiska. Nie powiedział o tym dlatego, żebyśmy o tym porównaniu pamiętali, natomiast żebyśmy wskazali jednoznacznie, że począwszy w roku 2017 powinny być podjęte działania w Unii Europejskiej na rzecz polityki bezpieczeństwa i obrony. To powinno stać się domeną rzeczywistej troski przywódców tejże organizacji, które nie tylko pewnym elementem dodatkowym. I tak jak pan Catherine Ashton, która była za to odpowiedzialna, trzeba powiedzieć teraz jasno, że miała pan za niewiele, tak samo liczymy na to, że pani Federica Mogherini i następczyni zrobi więcej. To jest ciągle przed nami. No jest, jeszcze oprócz tego pogranicza Paktu Północnoatlantyckiego, wspomniał pan ambasador o Szwecji i Finlandii, które to kraje jednak wiążą w razie niebezpieczeństwa swoje plany obronne z sojuszem atlantyckim. No, mamy taką sytuację, tak szybko, nie od razu otwierajmy wszystkie drzwi i okna, bo możemy tak pożałować. To jest kwestia Turcji, co dalej z Turcją, bo tu jest wyraźny rozdziew polityczny między Unią Europejską na przykład, a Turcją, a z drugiej strony mamy Turcję jako jeden z filarów natowskich, to jest druga armia po amerykańskiej w Pakcie Północnoatlantyckim. Otóż nie od dzisiaj Recep Erdoğan spędza nam swą spowiedź. Mówię to w sensie dosłownie przenośnie, dlatego że po nie wiem jakiego autoramentu zaraz mówić, niestety, mieliśmy rację, ale nie ma już co do tego wracać. Trzeba dzisiaj odwrócić to i zacząć. A biorąc pod uwagę, że Turcja staje się pewnym punktem nieciągłości, która jest, ona jest realnie zagraża bezpieczeństwu całego kontynentu. Dziękuję bardzo za komentarz, za wypowiedź. Panie doktorze, pozdrawiamy. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy. Doktor Łukasz Gister był teraz naszym gościem. Specjalista spraw bezpieczeństwa, antyterroryzmu, przypomnijmy, dzisiaj w Warszawie. Odbywają się spotkania z udziałem m.in. szefów MSZ 16 krajów Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej. Jest także szefowa dyplomacji Unii Federica Mogherini. Jest wydany, jest tak daleko rozwinący się, jak w stosunku do tego, jakie były wygenerowane po aneksji Krymu, to wydaje się, że jesteśmy w zupełnie nowej epoce stosunków Moskwy i Ankary. Natomiast większość niepokój wzbudza nasze zachowanie Turcji w stosunku do Sojuszu Północnoatlantyckiego, gdyż wyraźnie obserwujemy pewną pasywność zarówno przedstawicieli tych sojuszy, jak i samych działań armii tureckiej, która na przykład w roku 2018 praktycznie nie będzie uczestniczyła w żadnych znaczących ćwiczeniach zorganizowanych. Spowodu to się nasza historia, gdyż jest to państwo, które granicy Gruzja, to było dla nas wielkim oczekiwaniem, że właśnie tą drogą będzie zacieśnianie sojuszu Tbilisi i NATO jako takiego. Wydaje się, już że już wyje. Bóg nie jest taki, na to pytanie, brak, że lubi tego rodzaju sądzę, wycia. Bóg udziała. Jest Bogiem radosnym, zadowolonym i lubi pijaków. Turcja jak Mareczek, a więc Ewka rzeczywiście ma rację, jest praktyczna. Nie dać mu na chlanie pijakowi. Ewka jest praktyczna. No. Paktu Północnoatlantyckiego. Jan będzie dręczył, gdzie się mścił teraz, wiesz, na Ewce, która mówi, że Mareczek jest pijakiem. W siłach zbrojnych nie dać mu grosza. W Turcji następuje gwałtowna, jeśli nie użyć słowa dramatyczna, Ewka jest praktyczna. Część najwyższego dowództwa znajduje się w tej chwili w więzieniu. Są duże czystki w armii i dochodzi do paradoksalnej zupełnie sytuacji. To jest doniesienie sprzed paru dni, że oto część tego tureckiego komponentu w strukturach natowskich w zachodniej Europie prosi o azyl i pozostaje na emigracji, obawiając się, że po odwołaniu i powrocie do ojczyzny zostaną aresztowani.